Cześć moi drodzy, dzisiaj nie uwierzycie, gdzie się wybieram, nawet sama do końca nie wierzę, ale dzisiaj jedno z moich marzeń wreszcie się spełni. No co, już lecę ku przygodzie i idziemy. No moi drodzy, dzisiaj jedziemy z Wami do Wrocławia na ten bożonarodzeniowy jarmark. Jestem naprawdę bardzo podekscytowana, bo jak wiecie, już dawno mówiłam, że to jest po prostu moim największym marzeniem w ogóle zobaczyć Wrocław i tym bardziej ten jarmark. I dzisiaj nas czeka dzień super przygody. No i zaczynamy! Boże, nie wierzę, że jestem tutaj. Po prostu jestem mega zadowolona i szczęśliwa. I to tylko początek, dopiero zaczynamy zwiedzać. Idziemy, zobaczymy, co to jest. Jestem super ciekawa. No nie mogę nie zaznaczyć, że od razu ratusz robi wrażenie. Jest w tym pięknym, gotyckim stylu, jak wiecie, uwielbiam bardziej architekturę niż naturę. I popatrzcie, jaka jestem zadowolona. A tu można napić się grzańca. Oczywiście idziemy po grzaniec wrocławski. No i na zdrowie! Widzieć pajacyka. Nazwę go Pinokio, pomyślałem. Też bajki dla dzieci, karusela, grzaniec dla dorosłych, dla dzieci. Karuzela. Ciekawe, czy można tu dorosłym, czy nie. Bez dziecka, bo przejechałam bez synka. Jeszcze jedna bajka dla dzieci. Też fabryka pomocników Santy. Ale straszny dzisiaj jest tłum, ponieważ dzisiaj jest niedziela, a nasz pociąg przybył po 12, więc to było oczekiwalne, ale oczywiście to jest warte. Idziemy dalej. Jarmark jest ogromny, super piękny, super ciekawy. Architektura też na rynku jest niesamowita. I grzaniec, oczywiście. I to też grzaniec, no też gorąca czekolada, ale po grzańcu jest i cieplej, i weselej. Taka profilaktyka od chorób, od przeziębienia. Na katar, na gardło pasuje. No i serek. Trzeba spróbować, zdegustować, jaki jest we Wrocławiu. Tak, kupujemy sobie po jednej porcji. Na pierwszy rzut oka jarmarki się różnią, krakowski i wrocławski. Tu jest więcej słodyczy i grzańca, a mniej takich dań mięsnych. Wydaje mi się, w Krakowie jest więcej mięsnych dań, tam kiełbaski, szaszłyk. No, takie pierniki podobne. Nigdy nie kupowałam, bo tak mi się wydaje, że cały dzień, kiedy wisi tak na zewnątrz, trochę będzie za twardy, nie wiem. No, frytki oczywiście i co dalej? No naprawdę jarmark jest ogromny, bo jeszcze dalej tu za rogiem jeszcze ciąg dalszy. No wreszcie dania mięsne, szaszłyk, kiełbaski. Znów grzaniec, jak już powiedziałam, jest tego więcej, mówiący, łoś, o czymś tam opowiadający, ale jest strasznie głośno, więc prawie nie słychać, o czym on tam opowiada. No i proszę bardzo, wrocławska choinka. Tak, idziemy bliżej. Tak, no choinka sztuczna, oczywiście o takim trochę dziwnym wyglądzie. Jeszcze jeden krasnal, wizytówka Wrocławia, już naprawdę dużo spotkałyśmy podczas zwiedzania Wrocławia. No powiem tak, że oczywiście jarmark robi wrażenie, to było warte jazdy pociągiem przez 3 godziny w jedną stronę, potem jeszcze z powrotem. Jestem mega zadowolona, mega. Naprawdę jest takie długie, takie ogromne, że nie wyobrażam, jak jutro będą boleć mi nogi. Szczerze chcę przyjechać jeszcze raz, no ponieważ latem, wiosną widoki są o wiele lepsze no, niż zimą, kiedy takie szare dookoła. No też przyjechałam nie tylko po to, aby odwiedzić jarmark, a też zobaczyć Wrocław, więc mamy jeszcze parę godzin przed pociągiem, bo tak ogólnie mamy 5 godzin na zwiedzanie i jarmarku, i Wrocławia, więc teraz lecimy dalej. A teraz znajdujemy się na znakomitym moście Tumskim. No oczywiście wszyscy znają legendę o miłości córki złotnika i młodego czeladnika, tak mi się wydaje, bo przeczytałam legendę, wydaje mi się, z 5 lat temu. W tej części oczywiście już jest o wiele mniej turystów, nie jest tak głośno i naprawdę można trochę odpocząć. Jeżeli by to w ogóle nie jeździły samochody, nie było turystów, to w tym miejscu, tak niby jak przenosi się w czasie, znajdujesz się w średniowieczu. Teraz też zajrzymy do kościoła. Wyobrażam, jakie są tu widoki wiosną i latem. Teraz szliśmy przez park i no jest, nawet teraz jest to niesamowicie piękne. Po przyjeździe ten pan przywitał nas pierwszym. No też obok teatru widzimy. Wszyscy robią z nimi zdjęcia, nagrywają filmiki takie słodkie. No i zwiedzanie dobiegło już końca. Musimy wracać do domu i to była super przygoda. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pa!